Wiadomości lokalne, witam Państwa. Blisko 1,5 miliona złotych oszczędności zostało po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje dofinansowane z unijnego programu rozwoju subregionu północnego województwa śląskiego. I właśnie z tego ponad 1 000 000 złotych zostanie przekazane na infrastrukturę informatyczną Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej na Stradomiu, gdyż jak podkreśla prezydent Częstochowy, rozwój tej szkoły jest ważny dla całego regionu. Przedstawiciele subregionu zadecydowali, że 162 tysiące złotych zostanie przekazane Blachowni na rozbudowę zaplecza kulturalnego, 154 tysiące na termomodernizację szkoły w Ludwinowie, a 152 tysiące na rewitalizację rynku w Brzygłodzie. Nowy szef częstochowskiej oświaty apeluje do nauczycieli, aby stawiali uczniom rozsądne wymagania i ograniczyli ilość prac domowych. Ryszard Stefaniak swoje urzędowanie zaczął od mocnych posunięć. Przede wszystkim przekonał radnych, by kilka częstochowskich szkół przekształcić w filie. Postanowił też zmniejszyć liczbę otwieranych klas w liceach, aby dostawali się do nich tylko najlepsi i automatycznie w mniejszych klasach nauka przynosiła lepsze efekty. W styczniu tego roku Częstochowie skończyła się polisa ubezpieczeniowa od przypadków uszkodzenia samochodu na dziurawych miejskich drogach, a na wykupienie nowej nie ma pieniędzy. Kierowcom pozostaje tylko skarżyć do sądu właściciela miejskiej drogi. Po dwóch nieudanych próbach wykupienia polisy miasto ogłosiło kolejny przetarg, którego wynik ma być znany 7 marca. Właśnie odezwali się radni powiatu częstochowskiego, gdyż chcą wyjaśnień od starosty. Mianowicie chcą wiedzieć, jak on widzi przyszłość szpitala na Blachowni i czemu toleruje naruszenia umowy dzierżawnej. Szpital w 2008 roku poszedł w dzierżawę na 30 lat. Od tamtej pory trwa konflikt, czy nadal utrzymać jego dzierżawę, czy ponownie przywrócić publiczny zakład opieki zdrowotnej. Pracownicy MOPS-u nadal walczą o podwyżki i choć zapewniali strajk, to na razie z przyczyn formalnych jest on niemożliwy, choć byłby ostateczną formą wojny, którą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie prowadzą od blisko roku. Wcześniej w różny sposób próbowali zwrócić na siebie uwagę. Kilka tygodni temu ubrani w worki przemaszerowali do siedziby MOPS-u, jednak jego szefowa do nich nie wyszła. Niezabudowaną miejską działkę przy Alei Wolności 9 otrzymali Żydzi w zamian za część gruntu, na którym przed wojną stała synagoga. To pierwsze w Częstochowie uwzględnione roszczenie gminy wyznaniowej żydowskiej, a w kolejce czekają następne. Od wtorku rosną uprawnienia strażników miejskich. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji pozwoli im karać mandatami m.in. za narażenie na niebezpieczeństwo dziecka poniżej 7 roku życia, utrudnianie akcji strażakom bądź niszczenie wałów przeciwpowodziowych. Studenci Politechniki Częstochowskiej będą mieli zajęcia także w Lublińcu. Senat uczelni podjął w środę uchwałę w tej sprawie. W Lublińcu prowadzone będą studia na Wydziale Elektrycznym na dwóch kierunkach – elektrotechnika i informatyka. Będą to zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny Politechniki Częstochowskiej uruchomiony zostanie od października 2011 roku. Tak więc osoby z Lublińca lub okolic będą mogły studiować w swoim miejscu zamieszkania, oszczędzając pieniądze na dojazd i mieszkanie. W sali gobelinowej Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie do 27 marca można podziwiać pracę artystów częstochowskich, uczestników 23. pleneru miejskiego, który odbył się latem 2010 roku. We wspólnych spacerach i spotkaniach artyści przeszukiwali śladów historii pozostawionych przez poprzednich mieszkańców Częstochowy, jak również można zobaczyć wystawę obrazów graficznych Postrzeganie autorstwa Marty Śliwiak, absolwentki Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.